To miał być zwyczajny sierpniowy dzień. Piękna pogoda i letnie słońce. Rolnicy zajmujący się żniwami, dzieci cieszące się wakacjami i turyści. Chłonący uroki borów tucholskich. Ostatni dzień pracy przed zbliżającym się długim weekendem. Nic nie zwiastowało nadchodzącego kataklizmu. Kilka godzin przed nawałnicą, godziny wieczorne, ciepły wieczór, gwar dzieci bawiących się na podwórku, skorzystających z trampoliny, która później po prostu leciała jak latawiec nad Rytlem. Nie dowierzałem w to, co później zobaczyłem. Napór wiatru na okna był tak duży, że rozszczelniał okna i woda wpływała pomiędzy uszczelkami. Lała się po prostu tak, jakby ktoś lał wiadrem wodę do domu. Myśleliśmy, że to będzie normalna burza, tak jak poprzednie. Poszliśmy do domu i wtedy się okazało, że to nadszedł naprawdę kataklizm. Nie były to takie grzmoty jak normalnie, tylko takie błyskawice. Całe niebo było, jakby powiedzieć, czerwone. I najbardziej przeraził nas ten silny wiatr i takie, jakby powiedzieć, taki świst, gwizd, coś takiego, buczenie, jakby to nie wiadomo co było. Takie od razu wszystko się zaczęło trząść. Ja w pewnym momencie nawet w tym środku, w tej burzy, wyskoczyłem tu na dwór zobaczyć, jak tutaj wygląda, ale jak słyszałem, co wszystko, jak tu się łamie, to uciekłem z powrotem do domu. Wtedy to było tak, były błyski, że było jasno jak w dzień. No i wtedy to się zaczęło wszystko dziać. Drzewa się przewracały, z obory wzięło dach, eternity z garażów, z drugich obór, wszystko w powietrzu fruwało. No rano jak wstaliśmy, to wyszliśmy przed dom na balkon, no to wyglądało jak po wojnie. Drzewa przed domem poprzewracane, takie duże klony jak były. Przejść nie szło, obora bez dachu, drugie obory też dachy pozrywane. Była tragedia, widok nie do poznania. Tu właśnie, gdzie jesteśmy, to był drzewostan nasienny wyłączony, gdzie nasiona z tych drzew były zbierane i w całych borach tucholskich były sadzonki wyhodowane właśnie z tych nasion. No teraz już nie ma. Czy taki stan będzie? Raczej nasze prawnuki mogą się doczekać, ponieważ to jest strata rzędu 3-4 pokolenia, zanim wyhoduje się taki sam las. Skala tej klęski to jest 20 lat normalnej pracy. Te 20 lat normalnej pracy wyleciało w ciągu pół godziny. To są 2 miliony metrów sześciennych, a powierzchnia całkowitego to jest 8 tysięcy hektarów. No wtedy, jak już nawałnica już przyszła, no to nikt nie wychodził, bo nawet nie kazałem tam chłopakom wychodzić na dwór ani nic, no bo to wszystko tutaj było, no w powietrzu to wszystko fruwało tutaj, nie? No te eternity, no to latały, no to było, no naprawdę, no ciężko wyjść było, no bo to by można było jeszcze życie stracić na tym, nie? Także to, no tak i tak to się, no 20 minut to trwało, aż po tym dopiero, żeśmy wyszli tu na dwór, na podwórko, no to było wszystko we wodzie, wszystko tu, no jak było patrzeć, no to było wszystko rozwalone już, nie? Oprócz stajni to jeszcze uległo zniszczeniu ten duży garaż tutaj, co z tyłu nas tutaj stoi, to cały ten dach był zerwany, nie? No i tu, no takie, no na każdym budynku, coś było uszkodzone, nie? Po nawałnicy, po tych zniszczeniach, no przede wszystkim, żeby zwierzęta byli już w pomieszczeniu, no konie, nie, bo teraz stoją w boksach tam i po dwa sztuki, no to się kopią, to się gryzą, nie są, no żeby to jak najszybciej, przed zimą, żebym jeszcze, no myślę, że się wprowadzę, nie? Dzięki sponsorom, tak jeszcze można mówić, nie? Dzięki bankowi tu we Wczersku. Dzisiaj byłem w Wczersku w banku, no bo dostałem tam telefon i pani prezes zaprosiła mnie dzisiaj do banku, że mają do mnie tam pieniądze. Pieniądze przeznaczę na odbudowę tej stajni, żeby no na zima, żeby konie byli już wprowadzone, nie? Gospodarstwa rolne to w kilkanaście uszkodzonych domów, kilkadziesiąt zniszczonych budynków gospodarczych, obór, między innymi bardzo mocne straty w Młynkach. Jest to osada oddalona od nas, od Rytla, około 3 km. Tam z kolei praktycznie dwie obory przestały istnieć, zdmuchnął wiatr dach, łącznie z konstrukcją dachową, jakby po prostu dmuchnął na snopek siana. Jeśli chodzi o jakąś formę ostrzeżenia nas, że nadchodzi nawałnica, czy nadchodzi jakaś burza, nie mieliśmy żadnej informacji. Nikt z nas nie wiedział.
żaden komunikat też czy do mnie jako sołtysa, czy SMS-owy, czy telefoniczny nie dotarł. Będąc w obecnej sytuacji, nie sposób nie wspomnieć, a przede wszystkim bardzo mocno zaakcentować pomoc, która napłynęła do nas, do mieszkańców Rytla i nie tylko, i okolicznych osad. Pomoc, która była w przeróżny sposób, materialny, rzeczowy i muszę tutaj wspomnieć o pomocy Banku Spółdzielczego Wszczerska, który jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej, ponieważ ich szybka reakcja, ich szybka odpowiedź na nasz apel o pomoc skutkuje tym, że około już 90 tysięcy trafia do rodzin, trafia do gospodarstw, które tego potrzebują. Po rozmowie z panią Katarzyną ustaliliśmy, że takie rodziny są w naszej osadzie na terenie sołectwa Rytl, ale jest to osada Młynki. Tam główną pomoc została przekierowana właśnie, jeśli chodzi o pomoc w odbudowie budynków gospodarczych, inwentarzowych, ale też również i ich budynkach mieszkalnych. No takiej tragedii, takiej nawałnicy to jeszcze w moim życiu nie widziałem, a żyję już 67 lat. Były czasami takie trąby powietrzne, że tam trochę powyrywało drzew, poprzewracało coś, ale to były takie drobne rzeczy, ale to naprawdę było, no to jest niewyobrażalne. Takiego to ja nie wiem, czy nawet następne pokolenie ktoś przeżyje, co myśmy tu przeżyli.